Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat noda o nazwie Color Balance. Jest to nod, który używany jest przez wszystkich profesjonalnych twórców filmowych, również w Hollywood, oczywiście niekoniecznie w Blenderze, ale tak czy inaczej pewna technika, która kryje się za tym nodem, jest stosowana we wszystkich sensownych, profesjonalnych produkcjach filmowych. W związku z tym warto poznać, na czym działanie tego noda polega. Przełączę się teraz do ekranu z nodami. Usunę te nody, które tutaj są i dodam sobie jakiś obrazek. Obrazek pochodzić będzie z dysku, mam tutaj przygotowanych kilka zdjęć. No i myślę, że można byłoby wykorzystać jeden z obrazków zrobiony podczas wolnych dni, na przykład taką jak tutaj zardzewiałą śrubę. Już pokazuję, jak ten obrazek wygląda. To jest tego typu scena. Zostało to zdjęcie akurat zrobione podczas popołudnia, kiedy słońce już zachodziło. I stąd właśnie biorą się takie czerwonawe, ciepłe odcienie, które są na obrazku. No i teraz korzystając z nodów można poprawić temperaturę barw i jakby gradację kolorów i odcieni, które są w takim zdjęciu. Do tego celu właśnie służy nod Color Balance. A więc dodaję go tutaj. I ten nod, jak widać, jest bardzo okazały. Ma dużo różnego rodzaju kontrolek. No i jest bardzo fajne. Przede wszystkim te trzy kółka barwne to są kontrolery barw należących do poszczególnych stref jasności obrazu. Mamy takie coś jak na przykład gammę. Gamma to jest coś, co może być również zapewniane, czy też wykonywane przez inny rodzaj noda, sterujący tylko gammą. W tym przypadku była to gamma, która odpowiada za ten suwak tutaj, góra-dół, i tylko tyle można było zmienić za pomocą tamtego noda. Natomiast tutaj mamy bogatszą sytuację, można oprócz samej gammy, w sensie jasno-ciemno, zmieniać również nasycenie barw, które jest z tym związane. Oprócz tego lewy panel o nazwie Lift jest to panel, który steruje kolorem i jasnością kolorów, które są ciemne na obrazie. A więc za pomocą tego parametru Lift mogę zmienić kolory na przykład tej czerni tutaj, ewentualnie jakichś cieni, czy też tych ciemniejszych fragmentów liści, wszystkich obszarów, które są poniżej pewnego poziomu. Tak samo ten prawy kontroler, prawe kółko z kolorami, podobne troszeczkę do gammy, zmienia obszary barwne na obrazie, które należą do stref jasnych, a więc na przykład kolor nieba, kolor jasnej poświaty na liściach i tak dalej. W tym przypadku nie ma zbyt wielkich kontrastów na tym obrazie, ale i tak będzie, myślę, widoczny efekt. No i oczywiście środek to jest to, co nie jest ani ciemne, ani jasne, czyli ta większa część, że tak powiem, całego spektrum. Jeżeli ten nod dodam do kontrolerów nodów, to w tym momencie mogę zacząć się bawić parametrami. Oczywiście faktor, jak pamiętamy, służy do tego, aby uwzględnić lub też nie uwzględniać działania tego noda w ogóle. Faktor 0, ten nod praktycznie rzecz biorąc wyłącza, on przepuszcza dane bez modyfikacji. Mamy także inne sposoby jakby generowania danych. Mamy coś jak offset, power i slope, czyli przesunięcie, moc i jakby nachylenie krzywych. To jest troszeczkę inny model kolorów, ale sprowadzają się, jak widać, teraz do barwy białej. No i to dlatego, że mamy tutaj inne ustawienia troszeczkę, ale wrócę na razie do tego standardowego układu. W układzie standardowym, jeżeli zmienię troszeczkę nasycenie na przykład barw jasnych w kierunku błękitu w ten sposób, za chwilę mam nadzieję, że będzie ten efekt widoczny. Jeszcze chwilę poczekam. O, teraz chyba już jest. Jest troszeczkę bardziej niebieskie niebo. Jeszcze przesunę ten parametr, żeby było to bardziej widać. Przegniemy troszeczkę z wartościami. A zobaczymy, czy to się zmieni. No nie wiem, czy to było widoczne. O, teraz. Teraz wskoczyła mi tutaj głębsza barwa niebieska. Jak widać, jasne obszary zostały przemienione, zostały bardziej zaniebieszczone, a jednocześnie ciemne i środkowe pozostały praktycznie rzecz biorąc bez zmian. Już widać, że tego typu korekta na tym zdjęciu dużo pomogła i dobrze zrobiła całej scenie. Natomiast tego typu podbicie jasnych barw w kierunku błękitu powoduje również lekką zmianę w barwach ciemnych. No niestety nie da się wszystkiego odseparować. W związku z tym dobrą praktyką jest podczas sterowania gradacją barw przesunąć lekko w kierunku ciepłych odcieni również ciemne barwy, aby zniwelować na ciemnych barwach wpływ tego większego błękitu. To powoduje pewną lepszą równowagę barw na całym obrazie. Jeżeli byśmy chcieli zmieniać temperaturę barw w kierunku jakiegoś zarzucenia, zaniepieszczenia lub czerwieni, podobnie jak to było w przypadku noda o nazwie Hue, w tym momencie można skorzystać z tego centralnego kontrolera i na przykład podbić wszystko w kierunku lekkiego różu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba poczekać. No i teraz widać, że lekko się scena zaróżowiła. Tak samo można ją zazielenić, powodując, że będzie nieco inny odcień barw. Ale w tym momencie tego typu korekta wygląda już dużo lepiej.
Proszę zobaczyć, całość jest teraz niezbyt przyjemnie zazieleniona. Taki efekt można byłoby uzyskać na przykład wywołując takie zdjęcie na jakimś papierze, który ma wyraźne skręcenie w kierunku kolorów zielonych. Tego typu modyfikacje służą do tego, aby podbić lub też skorygować kolory i one są robione praktycznie rzecz biorąc w każdym sensownym filmie, ponieważ kamera ma na przykład pewną swoją charakterystykę barw i często trzeba skorygować niektóre ze składników. To, co z tym obrazkiem można byłoby zrobić, to przede wszystkim troszeczkę zmniejszyć ten ciepły odcień, który tutaj jest, a więc tak naprawdę barwy ciemne i środkowe powinien przesunąć lekko w kierunku błękitu, a barwy jasne być może właśnie w kierunku lekkiego różu, żółci lub czerwieni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest to subtelna zmiana, powinna mimo wszystko być widoczna. Obrazek powinien być trochę chłodniejszy po wykonaniu. O, widać teraz. Teraz te barwy są takie troszeczkę jakby bardziej srogie, bardziej wpadające właśnie w błękit. No i tak można się bawić. Oczywiście zależy to od osobistej wrażliwości, od tego, czy wasze oko jest w stanie zobaczyć jakieś różne odcienie barw. Mówi się, że faceci dostrzegają tylko 16 podstawowych kolorów z palety VGA. Być może ja do nich nie należę. No ale tak się mówi. W związku z tym trzeba poćwiczyć troszeczkę te kolory i jeżeli ktoś chce być artystą, grafikiem lub animatorem, powinien znać tego typu działanie. Teraz, aby było widać jakąś różnicę, przełączę się na zwykły obrazek i widać, jaki on był poprzednio. Widać, że jest dużo bardziej żółto-zielony, niż to normalnie się wydawało na początku. Tak wygląda oryginał zmieniony przez nody. Tak wygląda bez korekty. Więc widać, że można w ten sposób poprawić zdjęcie, no i to oczywiście dobrze robi wynikom renderowania. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.